Cześć, witajcie z tej strony Grid. Porząd się udało się odkryć zwierzaka z PH. Także teraz ogarnijmy punkt trzeci spotkania i spróbujemy ogarnąć fazę trzecią. Nie wiem tylko, czy z tymi kwiatkami, bo kwiatki chyba zostawię sobie na koniec. Mam nadzieję, że z tym zwierzakiem o gorącej krwi nie będzie tyle problemu, co z tym z PH2,5. Obecna misja, dobra. Bo będzie lipa. Dużo szukania w ogóle jest w tej ekspedycji. Liczyłem, że będzie coś z autofagami. Liczyłem, że może odkryjemy trochę ich przeszłości, skąd się wzięły. Tak rozmawiałem ze znajomym. Skoro wystartowaliśmy na frachtowcu, nie głupio by było gdzieś przebić się frachtowcem, żeby... Że nie, to mogą być zwierzaki, zobaczymy. Przebić się frachtowcem przez blokadę piratów, nie wiem, gdzieś dotrzeć do... Sprawdzimy sobie najpierw Ormana i Iferna tylko. Dotrzeć do... Nie wiem... Powiedzmy stolicy tych autofagów, no cokolwiek, nie? Skoro wprowadzili niszczyciele dla piratów, skoro wprowadzili nową rasę, nowe multinarzędzia, teoretycznie można powiedzieć, że nawet dwie nowe rasy, ponieważ jedna, tak, multitule są z Atlantydy, tak? Kostury są autofagów. Ekspedycja nie ma nic zupełnie wspólnego z nimi. No szkoda. Można było wypuścić ekspedycję później, ale właśnie jakoś tak w miarę ogarniętą. Morskie stworzenia też, nie? Gdzieś były. Zaryzykujemy sobie. Bo tutaj wydaje mi się, że jest to mocno sklecone na siłę. I wrzucone takie misje, no, trochę na pałę, tak? Lećcie, znajdźcie, zbadajcie, zeskanujcie. To wszystkie rybki? Pięknie. Morskie stworzenia chociaż mamy. Ciekawe, czy na tej planecie będzie jakiś zwierzak z gorącą krwią. Że dałem im wystarczająco czasu, żeby się zrespiły. Myślałem, że obóz autofagów, nie? Ale przecież nawet nie mam skanera, żeby ich odkryć. Halo, szukam jakiegoś zwierzaka. Jakiegokolwiek.
Coś gdzieś tu łaziło i co, już nie ma? No kurna. Się narysowały. Nowy zapis, najwyższa temperatura ciała, ale jeszcze za niska. Wydaje mi się, że koleś się znajdzie dopiero. Gdzieś za trzecim punktem ekspedycji, ale skoro już mieliśmy ognistą planetę, stwierdziłem, że ją sobie chociaż z grubsza oblukamy. Dobra, jest dużo zwierzaczków, ale nic co nas nie... To nas by interesowało, to śmigamy dalej, nie będziemy tutaj skanować znowu każdej planety z osobna. Sobie tylko jeszcze w tym układzie skoczymy na tą z agresywnymi strażnikami. Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi w tym wyzwaniu. Najwyższy poziom wrogości, no to chyba tak, nie? Powiem tak, już na pewno jest mnóstwo poradników przejścia i tym podobnych. Ale przyznam się bez bicia, że żadnego nie obejrzałem. Nie pamiętam, jak tamta się nazywała. Zerknijmy szybko. Orman. Dobra. Może jest schowana za którąś z tych. Tam się skitrało, dobra. Oh fuck. A się teraz wpierdzieliłem.
Pewnie, jeszcze się okazało, że paliwa nie mam. Jak brak dostępnego paliwa? Really? Dobrą misję. Tak. Się zwiać i bez walki. Zastanawiam się, czy te kwiatki były zawsze. Myślę, że czas zacząć w technologię chyba inwestować. Brzydko ścinać zaczęło. O, metalu chromatycznego nie mam. Koncentrowanego węgla też nie mam za dużo, ale... Póki co wystarczy. Bo tu może być taki zwierzak. Przyjąłem, że zwierzak o najcieplejszej krwi będzie na najcieplejszej planecie, a może być przecież odwrotnie, nie? Thank you.
Rozkręćmy się tu chwilę, niech się zlecą zwierzaki. Co to za blob? Planeta dziwnych stworków. Największa tolerancja na zamarzanie, ale nic nie ma o temperaturze krwi. Chodź bliżej, dziadu. Dobra, nie ma to nie ma, lecimy dalej. Ile tu trzeba skakać? W sumie mógłbym jakieś schematy, nie? Kupić na anomalii donic i kwiatków. Postawili sobie w bazie. Odwiedzimy ekstremalnie gorącą Huflenip i niebezpieczną.
No co za skubaniec mi zwiewa. Dobra, poskanowaliśmy zwierzaczki, nic ciekawego. Zerknijmy tą niebezpieczną planetę. Pisze, że niebezpieczna planeta i co? I dupa. Widać, jest zbyt mało niebezpieczna jeszcze jak dla nich. Coś z kośćmi chyba też było, nie? A gdzie są te zwierzaki? Pamiętam tylko, ile tych kości tam było potrzeba, ale jeżeli są na tej planecie, to ich sobie poszukamy, nie? Rzućmy sobie okiem. Albo już mylę te. Albo już mylę ekspedycję.
A trzeba będzie ulepszyć silnik, ale to... Później... Dobra, nieważne, to ja popierniczyłem ekspedycję. Co to jest tam? Czemu nie masz 7 metrów? Kołku. Pół godziny minęła, jeszcze nawet do punktu nie dotarłem, nie robiąc w sumie nic. No oni w ciula walą, ile tych skoków? Ciekawe, czy ogarnę to tym statkiem. Na pewno nam już nie ucieknie. Thank you.
Kolos pokonany, ale flotę rozdupcyli. Minimalnie za długo, trochę za długo się kręciłem z tym. A chociaż kolosa rozwaliliśmy. Tu się chyba zarąbało. Pierniczej z tej stacji, chłopie. Trzeba stąd spadać. Za duży kibel się tu zrobił. Pierdzieliło. Pierdyliard skoków. Jeszcze
Nawet nie chce mi się wlatywać na stacje kosmiczne. Dość ciekawe bazy tu są, sobie oblukamy. Zakopany skarb, to sobie go odhaczymy wtedy. Głębokie morze i trująca krew, no jak na złość to mamy zrobione. Ale tam widziałem kwiatki i portal. Chyba sobie zrobimy. Beautiful mieliśmy. Farma nanitów. Dobra, najpierw sobie skoczymy wtedy do... Gdzieś tu był portal base, nie? Widziałem. Skikniemy przez portal, później skoczymy na kwiatki. Mam nadzieję, że nie muszę ich sadzić, tylko wystarczy, że je zerwę. A nawet jeżeli, to przynajmniej będę miał sadzonki, nie? Do posadzenia. Thank you.
Dobrze, że tak mało tutaj trzeba tych pierwiastków. Weźmy sobie, skliknijmy na pałę. To się nazywa kozaczenie, co? Jednym skokiem dwa kamienie milowe załatwić. Są agresywni strażnicy, więc za długo tu nie będę dzikował, ale chociaż zeskanujemy zwierzaczki, może coś ciekawego akurat się trafi. Koleś jest po drugiej stronie górki, nie będę go ganiał. Chromole. Lucky lefty. Dobra. Wracajmy na trasę ekspedycji. Wyjdzie na to, że czwartą fazę szybciej zrobimy niż trzecią.
teraz szukamy tej z kwiatkami. Zakopany skarb. Zerknijmy. Zamknięta morska skrzynia, ale gdzie są klucze? Jeszcze by trzeba było to znaleźć perłę, tak? A żeby znaleźć perłę wypadałoby ogarnąć małża. Weźmy sobie gada, zaznaczmy. Nie lubię tych małży, zawsze mnie klepną. To był farcik. Zobaczmy, czy to wystarczy. No i czat. Tego akurat nie lubiłem robić nigdy.
Gdzieś widziałem z kwiatkami, co i nie... O, jest plant. Jeszcze trochę dłużej bym się zastanawiał i później bym się utopił. Dobra, a gdzie są te kwiatki? Kolesiowi chyba bazę zakopało. Odkopać pewnie nie odkopiemy, co? Odkopiemy. A to mnie zaskoczył. Zasadniczo to nie jest jakiś tam problem, bo... Nawet jeżeli nie zaliczy nam tego kamienia milowego, to przynajmniej będziemy mieli, żeby posadzić, nie? Kwiaty. Nie będę zapitalał tak daleko. Jak coś gram na wyłączonym multiplayerze, także nic nikomu nie popsułem, nie? Zerknijmy. A, czyli zaliczyło. No to nice. 4 z 18.
zobaczmy. Generalnie kryształy Szronu też powinno zaliczyć, skoro grzybki zaliczyło. Już się bałem. No i mamy kwiatki. Dobrze, akurat myślałem, że z tym się będziemy pierniczyć, nie? Szkoda, że nie ma portalu. Ale to nic. Trochę cofam, widzę. Teraz będziemy musieli poskakać. Dobra, teraz lecimy już do punktu trzeciego. Dotrzemy do niego, zakończymy. No generalnie zrobiliśmy więcej kamieni milowych niż jedna ekspedycja ma. Znaczy się ekspedycja, jedna faza, oczywiście nie ekspedycja. Naprawdę. Nie chce mi się. Zbiliśmy się frachtowca, lecimy dalej.
Nie. Polecimy zrobić trochę skoncentrowanego węgla, bo kurczę, już nie mam z czego paliwa robić. Widzę, że skoków jeszcze trochę mnie czeka. Cholerka, nie mam miedzi. Sód, węgiel, węgiel, tlen. Sód, 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 sód.
Nie wiem, ale w tej ekspedycji mi tak wszystko idzie pod górę. No podejrzewam, że to moja wina, po prostu się nastawiłem negatywnie i takie są tego efekty, ale... No mocno nie pomyśli mi idzie. Poczekamy, może któryś pilot dowiedzie to, czego szukam. A w międzyczasie sobie odbierzemy nagrody. Dawaj metal chromatyczny, albo chociaż miedź. Kurde, jak za zboże zawołał. Ale nie chce mi się teraz latać i szukać. Czyli tak półtorej godziny wykręciliśmy. Zastanawiam się, czy fosfor albo pirit nam się nie przydadzą, ale chyba nie. Ile jest w ogóle potrzebnych? Zaspamowali mnie teraz jakimś syfem. 20. To nie tak dużo. Myślałem, że więcej. Tak sobie sprawdzałem, jeszcze około 10 skoków będę musiał zrobić. Mam nadzieję, że mi to wystarczy. Teraz bardziej mnie kusi, żeby zrobić tą ekspedycję na live, nie? Jestem ciekaw, czy tak samo będzie szło, czy uda nam się ją ogarnąć, nie wiem, powiedzmy w 2 dni. Albo zrobię na siadówę i jednym ciągiem polecimy. Ale to jeszcze nic pewnego, nie? Na razie sobie tylko gdybam. Nie będę się nigdzie zatrzymywał, lecimy do trzeciego punktu jak najszybciej. Lecimy do trzeciego punktu. Wtedy weźmiemy sobie, zakończymy ten. No i może w przyszłym filmie już by się udało zakończyć całą ekspedycję, bo jednak dużo kamieni milowych już mamy odhaczonych z 4. i 5. przedziału. Zostało tylko... Ja pierdziu! Zostało tak naprawdę tylko zrobić... Jakieś tam dodatkowe, najtrudniejszy będzie ten zwierzak, nie? Z temperaturą krwi, ale myślę, że gdzieś przy 3. punkcie go spotkamy. No i wroga planeta. Nie chcę mi się z nimi walczyć, mówię, lecimy jak najszybciej. Do tego 3. punktu, a nie z piratami się będę tu. Także pozbędziemy się ich na skróty.
Może bym rozważył walkę z nimi, gdybym miał kasę na frachtowiec, ale... Dwustubanik to ja nie mam. Wieczorki uwielbiałem hałasować, nie jak nagrywam. Ale być może... za jakiś czas będę zmieniał lokal. Lokal. Po prostu przeniosę się z jednego pokoju do drugiego. Gdzie będzie troszeczkę ciszej, więc... nie będzie tyle hałasu z zewnątrz. O, Dios mio, to było chyba najwięcej skoków. Naprawdę. O. Dobra, doładujmy. Gdzie jest ten napęd? Tu sobie wlecimy na stację, żeby w razie czego móc tutaj wrócić. Teraz właśnie tak patrzę. Na tą chwilę film ma godzinę 45 minut. Jestem ciekaw, ile z tego wytnę. Nie chcę do żadnego portala. Dużo baz jest na tej planecie. Czy coś... No jasne, pewnie. Ciekawe, czy coś jest godnego uwagi na niej. Bajek komunikacyjnych naćpane. O, fajna monochromatyczna. Tak blisko? Aż wierzyć mi się nie chce. Ej, faktycznie. Przy portalu. Dobra. Tak więc, tak jak mówiłem, zbierzmy sobie nagrody, jeżeli jeszcze jakieś zostały.
cały czas tak chomikuje te pola rozbudowy multinarzędzia, chyba w końcu będę musiał je użyć. Ale jeszcze nie teraz. Tak naprawdę zostało nam tutaj dwa. Odwiedzić Czerwoną Gwiazdę, no to nie będzie by jakiś szczególny problem. Tutaj dotrzeć do punktu plus 2. Tutaj dotrzeć do punktu plus 4. Myślę, że w dwa odcinki się wyrobimy. Nanity wpadną same. Egzotyczne stworzenia i roślinożerca mogą być problemem. Wleć do czarnej dziury do ogarnięcia. No tutaj trzeba by chyba ulepszyć multitoolka trochę. Kurde, zobaczcie jak blisko byłem, nie? 81% znalazłem planetę, a potrzebna jest 84%. Do dupy. Coś tu się robi gorąco. Wypadałoby się skitrać. Dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Jutro się wezmę dalej za ekspedycję. A póki co, dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.